Witam Was tutaj, cześć, czym znasz. I zapraszam Was już na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. Proszę bardzo. Jak widzicie, nasze miasteczko, no może to nie jest najładniejsza część, miewa się całkiem nieźle. Dawno nas tutaj nie było. W sumie faktycznie nas tu dawno nie było. Nie wiem, czemu nas tutaj aż tak długo nie było. W sensie, możliwe dlatego, że bardzo mi się spodobał scenariusz, który teraz robimy. I tutaj głównie to jest nastawione na to, że mam to sam teraz budować, ale mniejsza z tym. W dzisiejszym odcinku mam parę rzeczy, które chciałem tutaj konkretnie zrobić. Głównie tego to nagrywam tą serię, ponieważ odcinek scenariuszowy jeszcze nie mogę nagrać, bo jeszcze go nie oglądaliście. Natomiast tak czy siak, mamy nasze wyspy. To jest ta. I musimy pozyskać, nie wiadomo skąd, ale musimy jakoś pozyskać multum naszych tutaj pięknych i wspaniałych ludków, którzy chętnie by tutaj przyjechali. No i tak, to jest węzeł Metro Autocar. Mamy coś takiego w węże? No to mamy najwyraźniej. Nawet nie pamiętałem, że coś takiego mamy. No dobrze, tak czy siak. My w dzisiejszym odcinku zajmiemy się właśnie dostawieniem jakoś, nie wiem jak, naszych oczywiście studentów. No wiadomo, są miejsca kuriozalne, jak to miejsce. I tak, jak wygląda nasza sytuacja co do naszego miasta? Tak, trolejbusów. W sensie gdzieś były, tu są trolejbusy, tak? Tu są trolejbusy. Słuchaj, czy ja tu mogę kupić jeszcze nawet trolejbusy? Nie, to jest max. Szkoda. No dobra, tak czy siak. Komunikacja. Autobusy są. Trolejbusy są. Tramwaje, no na pewno są. Metro naziemne, inne podziemne i inne jest. Pociągi ładnie rozwinięte. Promy i tak dalej też są, a tu dokładnie widać. Chociaż można byłoby na przykład tutaj w przyszłości jakiś jeszcze zrobić port. Znaczy tak, co do naszych tych domów, no to najchętniej bym tu gdzieś jeszcze wolno sobie jeden. W sensie tak, mamy jeden kompletnie nieużywany, to jest ten. Nie wiem czemu nie jest nieużywany, naprawdę. Natomiast, czemu nie chcę się tutaj wyłączyć? To wymaga, wymaga brzegu. Okej, czyli to po prostu już myślałem, że jakiś jest jeszcze nowy błąd, że jeszcze w jakiś inny sposób. Tak, postawiłbym dzisiaj jakiś może nowy port, ale nie wiem. Lotnisko. Mamy lotnisko wielkie, mega. Tutaj właśnie nie mam co z tym nic zrobić. Coś nowego. Sterowców nie mamy. Nie, sterowców chyba też mamy. Helikoptery na pewno mamy. Mamy i sterowcy przecież, no oczywiście. I nie mamy za to naszej kolei linowej. That's a minus. To jest minus. Dalej, kolej jednoszynowa jeździ. Tu mamy jeszcze pestkę, jeżeli ktoś nie wie co to jest, no to mamy tutaj najszybszy tramwaj na świecie, w City Skylines. Taksówki. Mamy? Mamy. Bardzo mało, ale mamy. W sensie taksówki pewnie tu mają swoją bazę, tak? Okej, myślałem, że nie ma taksówek. Autobusy turystyczne też mamy. Nie, autobusy turystyczne. No ale to jest turystyka, w to miasto nie jest na to nastawione. W sensie, balony bym gdzieś dał, o bo tu jest jeden oddział z tego naszego kampusu. Balony można byłoby sobie gdzieś tutaj postawić ewentualnie w przyszłości, bo to nie jest zły pomysł. Poczta, no to wiadomo, właśnie czy my, nasze tutaj jest nawet Sartowia niedaleko. No to nie, to ogólnie nie mamy tutaj co stawiać, ale jest zawsze coś do dostawienia, co zawsze działa. Po pierwsze to są autobusy dalekobieżne, to jest mój ostatnio ulubiony nowy hit. Wiem, że tu mamy taki blisko węzeł w sumie tego. To może nie będziemy koniecznie tego robić. I ponieważ nie widzę na razie żadnej dobrej alternatywy, jak znaleźć mieszkańców i studentów, którzy chętnie by tu przychodzili, możecie mi napisać w komentarzach, jak się robi taki popyt. No to... No cóż, zajmiemy się po prostu tym, czym się zajmowaliśmy cały czas ostatniej serii, czyli będziemy budować nowe dzielnice. Ale, żeby było trochę inaczej, to tak, tu są oczywiście nasze biura IT, one się powoli budują. Non-stop. Tu jest nasza pestka, która jeszcze w przyszłości będzie się dalej rozwijać. Albo sobie będę tutaj budować dzielnicę mieszkalną, tutaj. Dzielnica tu jest handlowa, tak? To jest handlowa. Trochę handlową sobie jeszcze na pewno rozbudujemy. Słuchaj, tu są pociągi. A pociągów my tu mamy bardzo mało i właśnie pociągi też chcą tutaj trochę rozwijać. To jest pierwsze. Ja wiem co my mieliśmy zrobić w tej serii, żeby wygrać. Faktycznie, kosmiczna winda. Już nie pamiętam jakie były wyniki ankiety, gdzie miała być wybudowana. No tak czy siak, kosmiczna winda, to jest plan. No tu niestety nam się to spaliło środek, cały kampus. Nawet nie jestem w stanie
nic z tym zrobić. Dobrze, no to tak, jedyne co w dzisiejszym odcinku zrobimy, to jest tak, po pierwsze zorganizowanie tego rejonu, bo to przez bardzo, 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 bardzo i jeszcze raz bardzo długi okres wygląda jak wygląda, czyli nie wygląda. Tu będzie most, tak, tutaj będzie taki zwykły most dla zwykłych tutaj samochodów. On prawdopodobnie będzie się gdzieś stąd ciągnąć tutaj, albo tu będzie wykręcać i tu się jakoś stąd łączyć drogą. No jeszcze zobaczymy, tak? To na pewno tutaj coś będzie takiego, to jest w planach, żeby coś takiego tutaj postawić. I tą całą okolicę trzeba w dzisiejszym odcinku zagospodarować. Ponadto, jeżeli jeszcze nam starczy czasu i będzie całkiem, no to tak, tutaj zaczniemy sobie budować nasz taki mały, turystyczny aerobik, gdzie oni tutaj będą mogli się wszyscy, cała taka turystyka, jakaś taka zupełnie inna, będzie właśnie w tym miejscu. I to jest jako taki rejon turystyczny, tu na skarpie mogłyby być jakieś hotele, coś takiego tu jest w moich planach. No to oczywiście mieszkania i tak dalej. W dzisiejszym odcinku nie wiem, czy ja tutaj będę coś dalej budować w sumie z naszych mieszkań. Może, kto wie, nie wiem. Natomiast na pewno miejsce, które dzisiaj potrzebuje jeszcze pomostu do nieba, jeżeli chodzi o mieszkańców, to jest tutaj to zamknięcie i tym głównie będziemy się też zajmować. Czyli zacznijmy sobie powoli od tego rejonu. Ja będę robić to głównie na timelapsach. Sądzę, że to nie będzie jakiś dla Was też duży problem. No ale tak czy siak, bez zbędnego gadania, przechodzimy do roboty. We'll be right back.
No i proszę bardzo, mamy. No, chwilę na tym posiedziałem. Chwilę, mam na myśli parę dni wręcz. Proszę bardzo, mamy tutaj piękną drogę. Tutaj jest bardzo używana przez naszych mieszkańców. Głównie dlatego, że jeszcze tutaj po prostu nic nie ma i dlatego nie jeżdżam tą ulicą. Ale tramwaje, no pojawiło się multum nowych linii tramwajowych, jak widzicie, one tutaj już jeżdżą. Teraz wam pokażę dokładnie wszystko, jak wszystkie jeżdżą. Natomiast tak, tu jest na razie tymczasowa nowa pętla, bo tak jak mówi, możecie się domyślać, tutaj będzie w przyszłości zupełnie nowa część mieszkalna. I pytanie do was, czy tutaj, w tym rejonie, tutaj lub tutaj, nie wiem właśnie po której stronie, będziemy stawiać stację pestki? Bo wydaje mi się, że ona tutaj będzie potrzebna, tylko nie wiem, czy po jednej stronie, czy po tej stronie. Więc jak coś, to mi napiszcie w komentarzach z odniesieniem do czasu, które to jest minuta odcinka, jakbyście mogli, że to jest po prawej stronie postawić pestkę, czy po lewej stronie postawić przystanek do pestki. Natomiast bez zbędnego gadania, to tak, pierwsze co jest ciekawe, to jest ten tutaj przejazd pod autostradą. No to jest taki wielki wąwóz nam tutaj się zrobił. Wygląda to całkiem cudnie. Dalej tutaj ten pociąg. Pociągiem tutaj się nie przejmujcie, jak on wygląda, bo to jest jeszcze, nie skończyłem jego budowy. Tak samo jak widzicie, tutaj będzie połączenie drogowe, a chwilowo go jeszcze po prostu nie ma. Swoją drogą, czy mi się dobrze wydaje? Tak, ta pętla jest już nieużywana. Bo się tu właśnie wszystko poprzenosiło, że teraz jedzie tu wszystko dalej prosto. No i tu jest multum linii bambajowych, ma przystanki i tak dalej. Tu jeszcze jest jedno miejsce, chyba tutaj będę musiał zmienić letko, ale to jeszcze zaraz zobaczę. Jak widzicie, nasze pociągi towarowe, w sensie pasażerskie i metro jest tutaj już całkowicie podzielone, że jest na ziemi. W sensie tak. Metro i pociągi jeszcze nie jeżdżą tutaj, jak widzicie, bo jest puste, są te tory. Ale jest to głównie dlatego, że no tutaj jeszcze po prostu tego nie skończyłem, ale po kolei. Jak widzicie, są tu piękne mostki. Wszystko nad tym. Droga tutaj jest na minus 1. Jakby ją zalało, gdyby była większa fala od drugiej strony, w co wątpię. Ale gdyby ją zalało, to jest prosta przyczyna, po prostu przyjeżdżają nasze pojazdy do wypompowywania wody i nie jest to żaden problem, ponieważ tutaj mogą na drogę spokojnie przyjechać. Dalej, jak widzimy, tutaj jest piękna linia metra, która tutaj sobie jedzie i wjeżdża również most. Tu są trzy ładne mosty, które ze sobą się tutaj ciągną. I jeden taki tutaj, jak widzicie, ten gudon, który jedzie, ponieważ nie mogę go inaczej wcisnąć, bo on też musi być przejazd prosto. Dalej, jak widzimy, my mamy też tramwaje. Tramwaj 1 tu zjeżdża właśnie pod tym wiaduktem kolejowym, tu na dół i on już tutaj się ciągnie dalej. A jeden pes dojeżdżający do pestki jedzie tutaj takim do góry niezłym wiaduktem i dojeżdża tutaj do naszej linii. No tu dalej to wygląda dosyć już prosto. Tu jest jeden zjazd tego mostu, na którym też jeżdżą has 3 linie tramwajowe. I tu jest rondo. Rondo przekombinowane, jak nie wiem, co się wygląda na przekombinowane. No nie wygląda tak, jak powinno w teorii. No bo że poza tramwajami, które tutaj mają niezłe i ciekawe bardzo przystanki, jeden przy tramwaj tutaj jeszcze czeka na pomstę do nieba, żeby zmienić go trochę i nad tym się jeszcze za chwilę będę zajmować. No i tak jak mówiłem, na razie wszystkie tramwaje jadące stąd dojeżdżają do tej pętli, bo nie miałem pomysłów, gdzie indziej je tu by puścić. I nawet z tego co widzę, ludzie mnie czekają. Tutaj nie przejmujcie się tym połączeniem, bo tu zaraz będę mieć drogę połączoną. I tu mamy kolejny nowy most. Nie mówię o tym kolejowym, bo kolejowy jest tymczasowy. Natomiast jeżeli chodzi o ten most, no to ładnie go tutaj się wkomponował. On tutaj jedzie, o, dokładnie nad tym, już takim wiaduktem i łączy się bezpośrednio z tą naszą tutaj linią tramwajową, która się tutaj ciągnęła. Tu jak może pamiętacie, o, jest dokładnie ta pętla, ona już jest na ostatnich użyciu. Jej tu za chwilę już nie będzie. Czemu? No bo ona tutaj po prostu już nie jest potrzebna. Wszystko co tutaj, do czego miała być używana ta stacja, ta pętla jest już wykorzystana, a tu będzie ta dzielnica, którą za chwilę się nią zajmiemy. Dalej tu mamy naszą kolej linową, jak widzicie, tu jest jedna stacja właśnie. To jest ta dosyć długa kolej linowa, bo zobaczcie, ona się ciągnie stąd, jedzie tutaj do naszego środka i dalej stąd się ciągnie prosto do naszego głównej części kampusu. No i właśnie tą linię linową będę chciał przeciągnąć w taki sposób, aby się połączyła bezpośrednio z tym kampusem. Nie wiem, jak ja to jeszcze zrobię do końca, ale sądzę, że to nie jest jakieś bardzo problematyczne. Także tak to wygląda. I jedna rzecz, która się zmieniła faktycznie jeszcze tutaj w okolicy, to jest ta pętla tramwajowa. Jest to też z kategorii idealnych. Jak widzimy, proszę bardzo, trzy tramwaje spokojnie tu się mieszczą i żaden tutaj się nie blokuje. No może poza tym wyjazdem, ale nie jestem 100% przekonany, czy ten przystanek tutaj jest niezbędny.
biorąc pod uwagę, że mogą w sumie tutaj dojść do pętli, więc my go usuniemy, ten cały przystanek, to będzie ładniejszy stąd wyjazd, jak coś. I jeszcze jedna pętla nam tutaj się pojawiła. Jest ona, proszę bardzo, bo tutaj dojeżdża jeszcze jedna linia tramwajowa. I dojeżdża on tutaj, skręca sobie, jedzie tą uliczką. I proszę bardzo, to taka ładna pętelka. I z dojściem do drugiej pętli tramwajowej po drugiej stronie. Także tak to wygląda. Czy coś tu jeszcze konkretnie dla Was mogę tutaj Wam pokazać? No nie, no, tak jak mówiłem, tutaj to za chwilę będę przebudowywać do tej dzielnicy. Ten most zniknie i tam pętla bambajowa też zniknie. Teraz Wam tylko pokażę pokrótce, jak wyglądają nasze linie tramwajowe tutaj. No i to tak, jak widzicie, nasza jedna niebieska. Tutaj się już, no to będę stąd już ciągnęła. To jest tak, tutaj jedzie sobie tutaj tędy, taka obwodnicowa właściwie. Niezła ma tutaj trasę. To ona tutaj jedzie dalej naszą obwodnicą i dojeżdża do pętli tu na dole. To też jest nowa pętla. Stwierdziłem, że tutaj nie ma dojścia zbyt dobrego między tą koleją jednoszynową a resztą, więc w ten sposób idealnie to połączyliśmy. Dalej kolejna linia bambajowa, żółta, też jest zupełnie nowa, bo żółta z kolei linia jedzie sobie tędy, tutaj wzmacnia tą linię po tej stronie, skręca sobie i robi pętlę obok naszych biurowców IT, co jest ciekawe, a na drugim końcu ona sobie tutaj robi ostry zakręt i jedzie, proszę bardzo, prosto do naszej nowej tutaj tej części, do tego handlu, do tego kampusu i później dojeżdża do pętli tej na górze. Tutaj zwolniliśmy jedno miejsce i proszę bardzo, spokojnie dojeżdża. Kolejna linia to jest ta jasno-niebieska. To jest ta linia, która się tutaj ciągnęła po całości. Ona się ciągnie przez tą całość, jak widzimy tutaj ciągnie się i tu ciągnie. I ona jedzie prosto chyba do naszego dworca, tak? Tak, jedzie do dworca, jej przejeżdża dworzec, jedzie jeszcze dalej. No to jest linia, która ma po prostu niebagatelną długą trasę. Tu jeszcze jest budowy, na przykład dalsza ta część trasy. A po tej stronie ona się kończy bardzo skromnie w tymże rejonie. I ostatnia chyba już linia bambajowa, jaką mamy, a nie, jeszcze są dwie. To jest tak, jedna to jest pomarańczowa. Pomarańczowa się tutaj ciągnęła już z długości, to jest ona też idzie od IT, z tym, że ona wyjeżdża tu na górę. I taka ciemnozielona po prostu jedzie sobie tędy, tą dolną częścią i łączy się tutaj na tej pętli. Tak, dlatego tutaj jest ta przebudowana pętla, bo potrzebowałem jeszcze jednego miejsca. Czy korzystają ludzie z tej pętli? Jak widzimy, tak. I zanim mi powiecie, ale Awizonosz, tutaj jeżdżą cztery linie bambajowe. O, swojego tutaj się ciekawie to pobudowało. Cztery linie bambajowe. Jak ty to zrobisz, żeby tu się to nie korkowało? Jak widzicie, korków jeszcze nie ma. I czemu? Ponieważ każdą linię tramwajową przed chwilą jeszcze przeanalizowałem jej budżet i nie jeździ więcej tramwajów niż jest potrzebnych. Bo tu są faktycznie cztery linie tramwajowe, ale tu już zjeżdżają i już jest około ich trzech. Co i tak jest bardzo dużo linii tramwajowych, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś duży problem. Dobrze, to tyle, a ja zaczynam się zabudowanie tejże dzielnicy, podłączeniem tutaj tego wszystkiego i może, bo nie wiem, bo co się, mam takie coś na horyzoncie. Taki pomysł, bo tak, nasza linia metra, o, dokładnie, która jest tutaj, tam na dole, widzimy ją, ma tu stację i tego bym nie zmieniał, co nie? Ona tam sobie może mieć tam jedną stację. Natomiast tutaj, jakby mi się udało wcisnąć stację pasażerską, coś takiego jak tutaj, dla tej dzielnicy, sądzę, że to byłoby niezłe. Albo chociaż taką stację gdzieś w tym rejonie, bo tutaj, jak widzimy, są dwa pociągi, które jeżdżą, tak? One tutaj mają tam swoje jakieś trasy i tak dalej. Nie wiem właściwie, gdzie one dokąd jadę. Sądzę, że większość z nich to też mogą być takie jakieś trasy, które całkowicie omijają wszystko możliwe. Natomiast najciekawsze byłoby fajnie, jakby tutaj dało się postawić taką stację. To ludzie stąd mogliby dochodzić. Chociaż nie wiem, czy by chcieli aż taki kawałek dojść. Nie wiem, zastanowię się, ale na pewno jakąś stację kolejową tutaj bym chciał postawić. Tak czy siak, lecimy z timelapsem.
proszę bardzo, mamy tutaj dzielnicę. Nieźle się rozbudowała. Trochę ją podkręciliśmy oczywiście, ale po kolei. Po pierwsze mamy tutaj zjazd z autostrady, który ma tutaj właściwie jest bardzo dużo osób z niego korzysta i to by nas nawet cieszyło. Główną linią tutaj transportową jest oczywiście nasz Bambaj, który jedzie tędy. No i wpuściliśmy nową linię bambajową, która jedzie, proszę bardzo, z kampusu. Tak, tu zrobiliśmy taką małą pętelkę, a dokładnie w tym miejscu. Teraz, o, zobaczcie, zielony tramwaj, gdzie ty jedziesz? Nie wiem. Okej, okay, tak czy siak, on jedzie sobie, proszę bardzo, z tędy tutaj do tej dzielnicy, jako taka ciekawostka. Skręca od razu, jak widzimy zielone to są tramwaje, i wjeżdża tutaj w tunel, gdzie wyjeżdża tutaj takim bokiem, tu ma przystanek i już jedzie, przepraszam, prosto bardzo do naszej tutaj drugiej części, nie, to nie był wirus, gdzie on tutaj, no musiałem trochę zmienić ten tunel, może nawet trochę lepiej wygląda, bo przystanek by nam się tu nie zmieścił, a taki przejazd bez przystanka byłby trochę irytujący. Więc proszę bardzo, mamy tutaj przystanek i wyjazd stąd jest tutaj, gdzie na razie ta linia sobie jedzie, proszę bardzo, tutaj do tej pętli. To jest tymczasowa tutaj już to dalsze połączenie, no bo na razie nie mam pomysłów, jak to jeszcze tutaj będzie dalej wyglądać dzielnica. W kolejnym odcinku na pewno się zajmiemy tą dzielnicą i tym, żeby to domknąć, bo to już jest naprawdę bardzo blisko, żeby tutaj właśnie coś się wydarzyło. I sądzę, że to jest małem trochę dzielnic, a mianowicie już tutaj, jak widzicie, jest handel. I tak, brakuje tu jednego miejsca, które zostawiłem sobie właśnie na koniec, bo tu był jeszcze ten wyjazd kolejowy. A teraz można już to spokojnie sobie tutaj zastąpić. Więc proszę bardzo, jak widzimy, mamy bardzo duży, niekorzystny korek bambajowy. Jak go oceniam, nie wiem. I nie wiem, czemu jest aż tak duży. To też jest dobre pytanie. Tym bardziej, że widzę, że ta linia może działać na mniej, na pół, na 1/4 gwizdka. I ta tak samo może działać na 1/4 gwizdka, bo nie są aż tak niezbędne te linie, a ta czarna? Nie, ta czarna, no, bym ją zostawił, a to chyba dlatego, że te zielone bambaje zaczęły się rozjeżdżać i one mają branie. Po prostu nie wszystkie te zielone tramwaje miały jak wyjechać łatwo na linię, dlatego może tak to wygląda, jak wygląda. Dobrze, tak czy siak, no tak to wygląda, tu jest nasz handel i promy rozbudowałem. Nie wiem, czy ktokolwiek korzysta tutaj z promów, tak, bo tu mamy przystanek, proszę bardzo, o, jedna osoba, no już tu jest ta dalsza część tych promów, tu jest 0, tu jest, wow, 13 osób, to dużo, to naprawdę dużo jak na promy. 13 osób, 5, 2, 2 i ostatni 0. No niestety, no promy nie mają aż takiego dużego brania, właśnie głównie dlatego, że to jest inna komunikacja. Ale dalej, tutaj będą się budować sklepy, zrobiłem przejście nadziemne, to wygląda co najmniej ciekawie. No i postawiłem tu dworzec kolejowy i to był naprawdę świetny pomysł. Bo zobaczcie, 175 osób z niego korzysta i chyba nie muszę wam tłumaczyć czemu. Bo to jest idealne centrum przesiadkowe z bambajów prosto do pociągu, który jedzie sobie albo gdzieś tam daleko, albo tutaj gdzieś w miasto, albo bezpośrednio wyjeżdża tutaj i jedzie przez te wszystkie nasze tutaj części do głównego dworca. Także no to było naprawdę dobre rozwiązanie. Chyba jest pauza, tak? Dobra. Więc no, to jest dobra nowina. Jak widzicie, tutaj oczywiście ludzie do tego dworca idą. Tu jest taki typ przyszłościowy tunel, tu jest dosyć dużo rzeczy przyszłościowych, tu jest nasza cała dzielnica. Tu jest zjazd do tunelu i tu jest wyjazd, taka ciekawostka, to jest taki odjechany trochę tunel. No i tutaj nasz handel się spokojnie buduje. Tutaj oni też będą się budować, ale to jeszcze na razie nie mieli powodów. Także tak, po tej stronie tu się dużo nie pozmieniało. Po pierwsze, dodałem tutaj przejście podziemne, w sensie podziemne, nadziemne. Dzięki temu mogą sobie tutaj spokojnie teraz chodzić, żeby dojść w różne rejony i tak dalej. Tu będą też sklepiki, tylko popyt aktualnie zniknął, więc nie ma ich. Dalej, jak widzimy, tutaj są mieszkańcy. Się właśnie przed chwilą pobudowali, więc przepraszam. To jest świetny na razie mały popyt. No i ta stacja. Stacja okazało się, że tutaj te pociągi kolejowe, jak widzicie, pasażerskie i towarowe. Ja myślałem, że to jest o wiele większy tutaj problem z tym do rozkładania, ale nie wyszło aż tak źle. Jak widzicie, tutaj ładnie się łączą te tory. O, widzicie? I się rozjeżdżałem. Jeden jedzie tutaj, tutaj metro wyjeżdża na dół i metro działa tak, jak działa metra. Ale, o, jest. Ale z tego, co pamiętam, całkiem nieźle to działa z metrem. No i ta stacja. Tu okazało się, że jedzie tylko jeden pociąg.
No cóż, ale jak widzicie, cały czas 38 osób i tak z niego korzysta. Tu zrobiłem też parę przejść takich naziemnych, różnych, no nie wiem, czy z nich będą korzystać. No ale tu jest głównie oczywiście kolej linowa, która ma niesamowite połączenie albo na jeden kampus. O właśnie, trzeba to włączyć. Żeby to działało, to nawet nie zauważyłem. Albo jadą sobie do tego kampusu. Także możliwości, jakie tu mają z tego kampusu, to po prostu są niesamowite. Swoją drogą jestem aż ciekawy. Wow, ile osób korzysta z takiego. No bo to jest chyba najszybsze połączenie. Nie wiem, czy tu jest coś, tu chyba gdzieś stacja metra. O, jest. Ale stacja metra ma tu jeszcze więcej. Ja nie mogę. No to jest niezłe. Tak, metro w naszym tutaj mieście było bardzo późno wbudowane. No i aż sobie zerknijmy, jak to wygląda na tych liniach. Ta linia nie ma aż tak dużego, chociaż pociągi jeżdżą właściwie pełne. Ale to dobrze, że dużo ludzi nie czeka. A ta linia... potrzebuje więcej pociągów, bo jak widzimy na stacji tu, właśnie tej, kierunek... A, bo to jest ta długa linia. Tak, później stąd jest dużo ludzi też tutaj. No jak widzimy i tu 430 osób chce przejechać do tej stacji, skąd jest tutaj. No to jest niezłe. To jest dopiero branie na pociągi. No tutaj tak samo jest dużo. No wiadomo, tutaj z naszej Akademii Sztuk Pięknych nikt nie korzysta. Przecież mało bardzo jest studentów. Ale komunikacja to jest po prostu tutaj przednia, jak widzimy. Oni to uwielbiają, jak to wygląda. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Już nie będę tutaj się rozgadywać dalej. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. Dobijamy do 500 subskrypcji. Specjal się pojawi, jeśli będzie. Jeśli będzie 500 subów w tym tygodniu, to specjal będzie w następny weekend, najprawdopodobniej. Ponieważ jeszcze w najbliższym tygodniu wlatują 3 dobre, duże odcinki. Wszystkie z Warszawy, co najciekawsze, i dwa konkursowe filmy. No na pewno część z Was może pamiętać filmy konkursowe na moim kanale. To jest taka seria, która się co jakiś czas pojawia. I akurat tutaj całkiem ciekawe konkursy. Jakby mi się udało wygrać, to trochę się pozmienia na kanale. Ale tak czy siak, no oczywiście zapraszamy do metra. Będzie się pojawiać, tylko teraz czekamy jeszcze na nagranie z Sykutem, więc to zależy tylko i wyłącznie póki co od niego. No to co tu dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce. Kolejny materiał na moim kanale. Nie wiem, kiedy się pojawi kolejny kampus, ale Skyline'y to na pewno będą jakoś niedługo. Cześć!